Dobra, to mi tam dopisz na piątkę w takim razie i będzie gites, nie? Dobrze. Znaczy możesz, jak chcesz, to środek zająć, bo to nic nie stoi na przeszkodzie, nie? Dobra. Chyba, że chcesz lat, to mogę się z tobą zamienić. 3 na 6. Nie, ja mogę na zewnątrz też, bo ja też średnio pewnie się czuję, więc albo piątka, albo szóstka, bez znaczenia. To ci szóstka przypada. Dobra, to idę na szóstkę. Kuźwa, gdzie wy to widzicie? Włączyłem sobie briefing i nie ma nic przecież o żadnych numerach. No na dole, te samoloty tam są, nie? Na obrazku. Zdjęcie z samolotami, numery masz w samolotach. Mam tylko jedno zdjęcie, loty w formacji, to wszystko za... Niżej. A odśwież stronę, bo ja tam naciśnij Ctrl F5. Może w cache masz poprzednią wersję strony, bo ja to dodawałem później. A, wy mówicie o stronie w przeglądarce, tak? W briefingu. Tak. Dobra, bo ja B nacisnąłem w DCS-ie i tak patrzę, gdzie to jest, nie? Okej. Na radiu dzisiaj samolotowym, czy bez? Samolotowym. Startujemy z pasa 3-0, tak? Czyli będziemy kołować w prawo. Poniał. Tego nie było w briefingu, ale wspomniałem po prostu. Trzeba oliwić mój sprzęcior. A co ci skrzypi? Nie skrzypi, ale nie wiem, jak sobie ustawić. Wyjeżdżamy numerami, także 1, 2, 3, 4, 5, tam po kolei, nie? To już gotowi, Mikron? Czy jeszcze. Nie, czekamy? Właśnie loading ma. Dobra, no to czekamy. Też wiem wodzu, czemu masz mniejsze zużycie, bo ostatnio gadaliśmy, że zjechałeś z detalami trochę. Zajmuję dwójkę, tak? 11 boczny. Co? Ta, może być, bo to nie są po kolei, tak? Samolot bez znaczenia. Aha, bo to są... Nie ma... Do góra mam pytanie, który jestem w takim razie numerek? Który chcesz? Aha, znaczy no nie wiem, jeszcze nie podawałeś. Jest tak, dwójka zajęta przez Mikrona, trójka przez Borsuka, szóstka przez Vlada. Mhm. No to 4 albo 5. Jak jest wolny, to wszystko jedno. No 4 masz po lewej za Mikronem albo 5 za Borsukiem, nie? To 4 biorę. 4, czyli będziesz po lewej za Mikronem. Ta jest. Jest briefing do całej się krótki. Tak, ale nie ma zdjęcia z samolotami. Tam dodawałem zdjęcie formacji, wiesz? Słuchajcie, jestem już w maszynie, ale muszę skoczyć po drobca, dobra? To dajcie mi jeszcze chwilę, mogę? Do sklepu, czy tylko do lodówki? Na stację! Weź nie leć. I tak się ktoś jeszcze ładuje, nie? Chyba, zdaje się. Wszyscy są. Dobra, śmigaj, czekamy. Jak tam kurgan idzie? No, 1/3 jest, także nie jest źle. Na drugie kółeczko dojdziesz. Od lat streamujesz? Nie. Fosu pewnie będzie streamował, a ja nagrywam, wrzucę, uploaduję to potem. Bo te streamy i tak mało ludzi ogląda, a jednak jak nagrywam i to potem wrzucam, to jakoś jest zdecydowanie lepsze. No, troszeczkę lepiej to wygląda, jak wrzucisz. Ale ja mam dużo hejterów, to sobie pohejcą na czacie. Wiem, że to jest. 67 subskrypcji, kurwa, to kto tam może hejtować? Weź wodzu wrzuć na link do streama. Nie wiem, czy to będzie, poczekaj. Co, ty będziesz oglądał i leciał jednocześnie? Nie, hejtował. Aha, okej. Okay. Nie zapomnij dać łapki w dół, nie? Mhm.
Sprawdziłem tą sukę, ona trochę ma inny, znaczy inaczej moc dodaje, czyli zaczniemy z 8.0, 8.5, może jeszcze nie zacznie kołować. No myślę, że z 8.0, puścimy hamulec z 8.0 i od razu dajemy do 9.5, taki skok. Przestarczy. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech od razu mówi. No nie, no jest wszystko w briefie, więc no chyba każdy kurwa przeczytał te trzy linijki. Dla pewności zapytam o obroty chodzi, tak? Tak, no czytałeś briefing? Tak. No to... Zanim wystartuję, słuchajcie, to jeszcze coś dopytam, bo przed wejściem na serwer wszedłem sobie na singla i odpaliłem sobie to SU-33 jakąś tam prostą misją, żeby wystartować z pasa i miałem mały problem, bo nie wiem dlaczego, ale przy... Kółko? Nie kółko. Silniki nie chcą wstać. Naciskam kombinację albo na hotasie, albo na klawiaturze i czasami mam tak, że po prostu za, nie wiem, 40 przyciśnięciem silnik się włącza, lewy czy prawy, nie ma znaczenia. No, sukę 33 i 27 włączasz Control Home, prawy i Alt Home. I no to... do tego włączasz elektronikę Shift L, nie? Tak, no to dokładnie. Włączam elektronikę, HAT się pojawia, naciskam kombinację i nic, nie? Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że na przykład mój hotas coś świruje i robię jakieś, nie wiem, zwarcie czy coś na przepustnicy, bo mam X55 hotasa i wiem, że tam są... A próbowałeś na klawiaturze? Gotowy. Tak, tylko mam wrażenie, że hotas może coś zakłócać. Jak jest podpięty, to jakby czasami mam tak, że przepustnica jest non-stop podświetlona na okienku od hotasa i to może wprowadzać jakieś zakłócenia, że na przykład klawiatura nie jest odczytywana przez DCS-a, nie wiem. Jeszcze opcja jest taka, oprócz tego co mówisz, że na przykład ruszyłeś przepustnicą dodając gazu i wtedy silnik nie jest w stanie się odpalić, zalewa się. Zdławił się, no. Aha, a czyli... też tak miałem kiedyś, no. Upewnij się, że masz zamkniętą przepustnicę podczas odpalania silnika. Mhm. Czyli inaczej, wiesz co, zrób Ctrl End i Alt End. To ci zrobi po prostu, wyłączy totalnie. W sensie przepustnicę, tak? Ctrl End jak zrobię, to jakby zjedzie mi z przepustnicą w dół. No katofa ci zaciągnie do tyłu. Znaczy, dobrze mówię? Tak. Okej, dobra, będę patrzył, dzięki. Bo zauważ, jak teraz siedzisz w samolocie, nie możesz, jak ruszysz przepustnicą, nie rusza się przepustnica, tak? Nie rusza się. No to dobrze, to masz zapiętą. Dobra, gotowi wszyscy? Gotowy. Sekunda. Jeszcze podpowiedź szybko, jeżeli nie jesteś pewien, to jak naciśniesz prawy Ctrl Enter, to ci pokazuje obecne położenie sterów w prawym dolnym rogu. Tak. A, tam jest przepustnica też, właśnie, dzięki bardzo. Mhm. Dobra, dodam tylko, że jak podajecie numerami, w takim razie jak lecimy tak, podajemy numerami gotowość, po prostu podajcie swój numer i tyle. Dobra, włączamy silniki. Zawiechę mam, poczekać. Trójka gotowy? Szóstka gotów. Czwórka gotowy?
Dobra, sprawdziłem panowie, od 8.5 będziemy, czyli dam komendę 8.5, zaczekamy hamulec 8.5 i z 8.5 będziemy startować. Po puszczeniu hamulca dodajemy do 9.5, nie więcej. Niestety muszę wejść jeszcze raz. Dobra, już podkołuję na pas. Wyczekajcie za mikronem, to mikron dwójeczka jest. Już od. Rozruch. Dobra, mikron, jak będziesz w gotowości, to możesz zacząć kołować. Ja już kołuję do pasa. Góra, to ty pytałeś o rozruch, nie? Wcześniej? Tak. Udało się wszystko? Tak, wszystko gra. Tym razem wystartowało idealnie. Dobra, super. Naciśniecie panel komunikacji, dacie F8 Grand Crew, dacie request Riam and Refuel, to tam można zmienić numer boczny. Fajnie, jakbyśmy te cepy ustawiali takie, jakie mamy w formacji, będzie łatwiej się identyfikować. To nie trzeba, oni nic, to się robi z miejsca po prostu. Gość mówi, że się nie da, a numer się zmienia. Dobra, 01 już masz. To ja mam 06 ustawione. To ja piszę sobie 02. Ty masz mikron 02, no. Czwórka zmieniłem. Jeszcze jakaś 13 stoi najbardziej po prawej. Korsuk trójka. Ktoś ma 13 jeszcze. No to mówię, Borsuk, a jak to się zmienia? Tam gdzie masz przezbrojenie. Gość powie, że przezbroić ci nie można, ale numer ci przemalują. Dobra, dzięki. Dobra, 1-1 na pas. Słychać mnie teraz, odbiór? Słychać. Dobra, dzięki, kołuję. Dobra, szóstka za tobą, dwójka. Dobra, szóstka kołuje. To znaczy, powinniście kołować numerami, tak naprawdę, bo wtedy łatwiej się ustawić, nie? No to dobra, to tam się zamienicie też.
trójka za szóstką. Bo na końcu jest taki zjazd, więc simpo... znaczy... to dwójka. Nie, szóstka. Szóstka, zjedziesz tam w stronę tego budyneczku. Wtedy trójka pojedzie normalnie, a ty za nim. Dobra, przejechał. Czyli do końca jadę. Ty jedziesz normalnie, tak jakbyś do Pazaja. Czemu ja cię nie widzę nigdzie? Na pasie, przed pasem. Kto tam następny teraz? Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i sześć. Okej, to czwórka wychodzę. Taka jest kolejność. Szóstka jadę prosto. Tak, tak, dokładnie. Czemu ja cię nie widzę, wody? Widzisz mnie? Nie widzę cię w ogóle. Może dlatego, że przelogowywałeś się, tak? Nie, znaczy wchodziłem, no, ale wszystkich innych widzę. Ja wodza też nie widzę. Przecież można w dowolnym momencie, tak? No to dobra, to przeloguję się. Ty, a lata tutaj jakiś... bota jakiegoś, czekaj. Mam jednego bota, który lata. Nie, no ja stoję na pasie, powinieneś mi widzieć. Dobra, przeloguję się, nie ma czasu. Ta, wodzę, na podglądzie stoisz cały czas na stojące to. To zatrzymuję się u progu pasa i czekam. Zobaczcie, czy stoję teraz na stojące. Ta, teraz okej. Flary puściłeś? Tak. Widziałeś, tak, wszystko? Mhm. To dobra, no to powinno być. Też mnie to dziwiło na początku, bo na streamie widziałem, jak idziesz do pasa, a potem na podglądzie byłeś na stojący cały czas, tak że coś nie zawąglało. No coś, no beta mi to wiadomo. Słuchajcie, te głowy tych pilotów są animowane tak, gdzie patrzysz, czy ona się tak animuje? Tak, patrzysz w lewo, to ona skręca w lewo. Okej. Okay. Ale nie tak precyzyjnie, chyba tam są... Nie, to jest bardzo mały taki ruch. Mały skok. Co teraz zrobisz, wodzu? Mam wjechać do przodu?
Szóstka niech mnie puści. Zjedź do przodu i tam w lewo lekko, tak żebym miał. Dobra. Tylko ja będę wtedy przed czwórką, nie? Ja tu się zatrzymam jeszcze. Dobrze, dobrze, tam zakombinujemy też. Będzie, będzie przejadę. Teraz właśnie na prawo zjedźcie, ja sobie przejadę lewą stroną. Tu dwa samoloty się mieszczą na pasie, tak jak na Mięce. Chujowo, co tu prowadzącego by nie było widać. Potwierdź, ja jestem za tobą lewy, tak? Tak. Czwórka za dwójką po lewej stronie, tak? Tak. Pamiętajcie o wyłączeniu kółka tego sterowego. Dwa na pozycji. A kiedy to się wyłącza? Jak już jest się w powietrzu, tak? Nie, wyłączasz na pasie przed startem. Trzy na pozycji. Cztery na pozycji. Szóstka może z prawej strony wystartować, wiesz, bo to będzie mało miejsca. Przyjął. Szóstka gotowa. Jeden gotowy. Włączamy klapę. Hamulec. 8-5? Tylko nie przekraczajcie, bo się będziecie toczyć. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Sześć. Dobra. I na dwa puszczam hamulec i do 9-5. Raz, dwa. Wyjście. Wyjście 80 i w górę. Jeden w powietrzu, w podwozie. Teraz. Cztery w powietrzu. Sześć w powietrzu. 400 klapy teraz. Dobra, zmniejszam ciąg do 9-0. Czterysta i 9-0. Czterysta siedemdziesiąt. Drobny. Pięćset dziesięć. Dobra, do 8-5 i czekam na was. Dołączę.
Się wszystko mi rozkalibrowało. 500. Rymuje ci coś? Tak. Cały czas przecież. Okej. 470. Uważajcie, bo jak już podlecicie pod formację, to on w dolnych granicach przepustnicy bardzo gwałtownie reaguje, więc tam takie mikroruchy tylko wykonujecie, nie? Dobra, trójka jest ok. 450. Ulala, przeholowałem. Masz mnie po prawej, to sobie spokojnie wyhamuj. Wyhamuj, wyhamuj. Włącz ten hamulec. Dobra, i z tej pozycji możesz sobie podchodzić. Jaka prędkość? 450. Teraz 460. 450, okej. Obroty cały czas 8,5. Na razie lód po prostu i to sobie dojdźcie spokojnie. Do 9,0. Jest 9,0. Teraz będzie rosło gdzieś tak do 550, może 600. Pięćset osiemdziesiąt. Podlatujcie sobie na 9,5 i później tylko zrzućcie przepustnicę. Prędkość 600. Dwa trochę bardziej do przodu i na lewo troszeczkę. Skok trumu mam. Za duży? Mhm. No, musisz zmniejszyć do 0,5. 620.
4, 6, jak tam? 6 z tyłu na pozycji. 4, wydaje mi się, że się trzymam. Nie wiem, czy nie jestem trochę za daleko. No, jesteś. Troszkę spróbuję nadgonić. Powinieneś, będzie ci wygodniej po prostu, będziesz widział lepiej samolot. Trójka, coś tańczysz? Tak, Ale dwójka. Nie. Po lewej dwójka, po prawej. Trójka, okej. Okay. Tam czwórka, nie musisz tego hamulca w ogóle włączyć. Spokojnie sobie przepustnicą pracuj. Nie włączaj hamulca, bo to ci rozpierdala cały układ. Dobra, dzięki, nie ma sprawy, a trochę się boję, bo mam taką bezwładność na tej przepustnicy. Nie jestem przyzwyczajony. No to dobrze, ale to lepiej zmniejszyć prędzej przepustnicy, albo mniej dodać, niż włączyć hamulec, bo odpadasz wtedy. Okej, okay, kumam. Teraz odpuść przepustnicę i sobie spokojnie. Ja mam, słuchaj, 90%. Ty podlatuj tak na 86,7. Przepraszam, na 93. Spokojnie podlecisz. I tylko jak już za bardzo podlatujesz, zmniejszaj do zera nawet przepustnicę, on ci super zwolni, nie musisz hamulca włączać. Okej. Okay. Hamulec jest zbędny. Dla bezpieczeństwa możecie bardziej na boki po prostu formację trzymać, żeby mi nie wlecieć w skrzydła ewentualnie. O, dwójka, super. Trzy też jest ok. Szóstki nie widzę, ale chyba... O, jest dobra. Się trzymam, tylko jak chłopaki ustabilizują, to podlecę szóstkę. Dobra. To tylko na początku, ja chcę, żebyście podlecieli bliżej, żebyście po prostu... Jest łatwiej się utrzymać, a później odlecimy sobie dalej i takie większe odległości będziemy trzymać w formacji. Powiedzmy dwa samoloty dalej. Czwórka, lepiej ustaw sobie jedno kopnięcie tryma w dół, żeby on ci ciągnął w dół, wtedy ci będzie łatwiej nim sterować, wiesz? Dobra. Pie- 670 w tej chwili. Mówię, jak już jesteście w formacji, to praktycznie prędkość jest niepotrzebna, bo widzicie, czy się oddalacie, czy nie. To jest impuls. Ja z przepustnicą nic nie robię. No. To jest w tej chwili 670 i 90. Dobra, możesz, będziemy teraz skręcać w lewo, będziemy w twoją stronę lecieć. Także ja daję zakręt lewy.
660. O ile lot jest prosty, to samolot w zakręcie no, traci te 20-30 km na godzinę. Przy takim łagodnym. A przy wyjściu z zakrętu będzie dostawał prędkości trochę. Kurde, nie ma jak sobie piwałek. 670, przepraszam. Żona niech pomoże. Trochę odpadłem. Sześćset czterdzieści. Daj znać, który numer bierzesz? Piątkę, tak? No piąty, tak. Dobra, to się wpisuję na piątkę. Czyli będziesz za trójką, to jest prawe skrzydło. Tak. Dalsze. Wciskam się. Sześćset trzydzieści. To ktoś z was wylądował? Nie, tam boty też były. On przyleciał zatankować pewnie. Leć na kierunek 280, to nas znajdziesz. Jak wystartujesz? Weź rakiety. Okej. Okay. Jesteśmy w tej chwili na 8000. Na spługi już ciągniemy, co ciekawe, nie? No, taka pogoda pewnie. Dobra, teraz daję do 8.0 i będę powoli do 8.0 i będę lekko, 5 stopni w dół leciał. Wyrównujesz? Nie, no to są takie mikroruchy, że to ja nie muszę chyba mówić, że to nie jest wyrównywanie na razie jeszcze w uprzedze. No to tyle, to już się musicie dostosować. Sześćset pięćdziesiąt. Sześćset sześćdziesiąt. Tyłu. 670. O, właśnie trójka, bardzo dobre odejście to było. Takie proste, że mogłeś spokojnie widzieć, gdzie jesteśmy. No teraz trochę zjebałeś, bo pod formacją.
670. Znaczy, tak patrzę, trochę za ciasno lecicie. Rozszerzcie trochę tę informację. Zwłaszcza trójka. O, tak jak teraz. Lewy zakręt. W którym kierunku od lotnika? Jak wystartujesz, to po lewej stronie leci tak 20 stopni na lewo. Że kierunek, zaraz ci powiem, 200, no 50 leci. Okej. Okay. Jak włączysz radar, powinieneś nas widzieć. Jesteśmy w tej chwili na 4200. A, nawet nie mam skonfigurowanego radaru. Nigdy nie latałem wcześniej tym samolotem. Dobrze. To ciśnij 2 II. Okej. Okay. Gdzieś tam nas znajdziesz. My lecimy praktycznie na lotnisko w tej chwili. No, widzę was teraz. No, jeszcze widzę. Jesteśmy na 11. 630. Może smoka. To wszystko będę zasłaniał, jak bliżej podleci, to nie będę. To było T? Czy S? Czy co to było? T. Wysokość 3800. Prędkość 610. Ulala, nacisnąłem S i mój samolot poszedł w dół, a ja miałem blackouta przez chwilę. Nie, S tylko T. Bo S to jest ten. Wyłączenie wspomagania lotu. Dobra, witam was. Wyłączę smoki.
Coś tam włączył. Czwórkę zgubiliśmy. Czwórka się sam zgubił, bo tam... Nie, jest u góry, tylko widzę. Hamuję do was. No to zrób zygzaka prawo, lewo i wyhamujesz. O, i teraz w dół daj. A ty wyłączyłeś tą stabilizację? No już włączyłem, ale... Już drugi raz właśnie trzeba wcisnąć. 590. Muszę sobie zabezpieczyć albo wyrwać ten klawisz, żeby mi się znowu nie wcisnął. No nie, nie, nie usuwaj, przydaje się. Po prostu nie myl T z S.580, wysokość 3300. Trójka trochę bardziej na prawo. Chyba dawno nie latałem tak. Ja też. Czarnych wiesz czego mi brakuje? No. Czarnych wypierdów z dysz Miga 2.9. No widzisz. To paliwo w tych 570. No w migach jest bardziej widoczne. Wysokość 300 i 80. Nas jest dzisiaj 6, nie? Tak. Dobra. Pod koniec lotu zrobimy sobie trening. Dwójka, jak możesz odejść trochę w lewo? Czekaj, bo sprawdzę swoją... O, dwójka. I to jest okej pozycja, teraz już odchodzisz, ale była przez moment dobra. Tylko mówię, to musisz szerzej, żeby właśnie 6 miało miejsce, nie? 6 jest za mną, tak? Tak, nie, 6 jest na środku, za mną, centralnie za mną. W slocie. A za tobą po lewej jest czwórka. Czyli w lat, tak? Nie, w lat jest za mną. Za tobą jest góra. To sorry góra, że tak latam jak poparzony. Mi gorzej idzie, nie przejmuj się. No, dwójka bardziej na lewo. Sorry. Dobra, tak już wystarczy. Wbrew pozorom, im bliżej, to mam lepszą kontrolę. Pięćset siedemdziesiąt i 80.
O, teraz 2-3 jesteście idealnie. Zapamiętajcie pozycję. No to jest już taka fajna bojowa formacja. Czy pozycja w sensie. Morsu, powiedz zresztą. Co mam mówić? Ty, jestem tak przyjęty, że... Ale oddychaj! Ach, Czwórka, dawaj do przodu trochę. Nie bój się. Dobra. Mam na 90, tak was gonię po prostu. To zobacz, czy nie masz hamulca jakiegoś otwartego, nie, czy czegoś. Nie ma, ale to dziwne, że 9-0 i tak daleko lecisz. 8-0 jest i 580. A ta piątka gdzie? Już jest. Pięćset osiemdziesiąt i 80. Trójka, tam już masz za sobą piątkę, to stabilnie leci. Mhm, przyjął. Jak będziecie zmęczeni, to powiedzcie. Ja jestem cały mokry. Szanuję. Dobra, i będzie lekki zakręt lewo. Zaczynam. Pięćset osiemdziesiąt. W zakręcie nie ruszacie przepustnicy? Cały czas pracuję przepustnicą. Przed przepustnicą pracujesz cały czas. Mikro ruchy, ale zawsze. Aha. To nie blokuj się tak, żeby nie ruszać tą przepustnicą, bo to ci nic nie da. Lepiej machać niż odpadać. Okej. Okay. Ja nie ruszam, ale to na mnie nie patrzysz. Lecisz indywidualnie i dostosowujesz, wiesz... patrzysz na odległość, jak tak blisko już jesteś tak naprawdę. Ani cię obroty nie interesują, ani w zasadzie prędkość, bo już widzisz samolot, więc tutaj już indywidualnie dodajesz przepustnicę. 570. Ja podaję, ale to w zasadzie nie powinniście zwracać uwagi na prędkość teraz. I odradzam tak w zakręcie używania steru kierunku. Tak, ja raz kopnąłem i to był zły pomysł. No, to jest bardzo zupełnie. No, chyba tylko tyle, żeby na tym być, nie? Na wskaźniku. Tak. 560. Przy takim lataniu to się musicie rozluźnić, bo to tak z piętym też nie ma co latać. Następnym razem sobie słomkę do browaru. I cewnik, i możesz lecieć do rana. Dokładnie. No my kurwa w pierwszej grupie to lataliśmy czasami do 6 rana, kurwa 8 godzin bite. Ale bojowo, tak?
Nie no, w pierwszej grupie akrobacyjnej. Aha, ty tą akrobację robisz. Tak byliśmy. Nie no, akrobację właśnie. Tak byliśmy zajarani, że wiesz, obudziliśmy się kurwa kilka razy o 5, 6 nad ranem. To jeszcze na flankerze 2,5 pewnie. Nie no, oko nie. Jedynce. Pierwszym. 550. Prosty. Powiem ci tak, piątka, lecisz na klapach. Tak. A to dlatego mam takie problemy tutaj. Dzięki za uwagę. Właśnie tak. Wydawało mi się, że ja latam za wolno, no tak na ten. Jak na przepustnicę, którą miałem otwartą. Trzy za blisko środka. Ale nie takie ostre ruchy, nie wykonuj takich ostrych ruchów, bo jest obok ciebie piątka i się wpierdolisz zaraz w niego. Zdecydowanie to wygrywają delikatne ruchy. Chyba, że jakieś gwałtowne odejście, no to okej. Okay. Serio, bez kitu, normalnie rękami drętwieje. Mam drąga za wysoko, muszę między giry go wsadzić następnym razem. Jesteśmy przy lotnisku, no możemy przerwę zrobić chwilowo. Nie, spoko, lecimy. Jak tam ekipa chce, to... No, podbukietnik pomaga. Jak będziecie zmęczeni, to... Najwyżej sobie odejdę od was, to za. No, ale to zrobimy lądowanie i wtedy... Plan mam taki, żeby... Jest nas sześciu. Więc po prostu dwójkami polecimy, drugi lot. No. Jakoś się tam dobierzemy. No dobra, idziemy lewo. 580. Zrobimy kółko na lotnisku i tutaj podejdziemy od strony miasta do lądowania.
A następnie wystartujemy w parach. A to tam na ziemi podam, jakie pary będą. $520. $510. Dobra, teraz po kolei numerami będziecie wchodzili na slot, czyli za mnie jakby, tak jak leci szóstka. Szóstka, maksymalnie oddal się, tak żebyś widział całą grupę daleko. Przejął szóstka. Dwójka wchodzi centralnie za mnie, ale też w separacji, to później się oddalimy, tylko po prostu chodzi o to, żeby jeden za drugim leciał. Teraz? Będziemy podchodzić, tak. $530. To już robimy podejście do lądowania. Jestem. Mhm. Trójka. Tu już nie musicie się martwić o odległość, może być naprawdę znacząca, bo to do lądowania to. Tak żeby było bezpiecznie. Jestem. Mhm. Czwórka. Jest czwórka. Dobra. Dwójka możesz oddalić trochę, rozluźnić. Tylko bez hamulca po prostu przepustnicy odpuszczajcie. $510. Piątka to się ustawiasz, tak? Staram się. Okej. Okay. Dobra, to się więcej miejsca zrobię. Okej, dzięki. Szóstka będzie już ryła brzuchem po ziemi chyba. Nie, daleko jeszcze. Nie no, to... Ja mam wysokość 700 w tej chwili. Jak już się wszyscy ustawią, no to równo za mną lecą, po prostu tak jak do lądowania. No już teraz nie mogę podawać najwyżej prędkość. Piątka na miejscu. Wysokość 800, prędkość 470. Dobra, szóstka na miejscu też. Dobra. I teraz klapy. Teraz... Pamiętajcie, żeby kopać trymerem w górę, bo klapy opuszczają dziób na dół, nie? Dobra, prędkość maleje, 420. Podwozie teraz. A teraz już balansowałem przepustnicą. 390 w tej chwili. Za nisko jestem, sorry. Już indywidualnie. Do lądowania? Mam 400. No za mną, ja mam 400 w tej chwili. Gdzie jest lotnisko? Że zadam takie głupie pytanie. Po lewej, na godzinie 10 w tej chwili. Przyjął. A dobra, widzę. Na prosto. 410. Nie, wyłączcie te smoki, nie musicie wyłączać. Ja tylko pokazuję kierunek. Dobra, 320 i na prostej. $330.
Wyprzedziłem cię, jestem pod tobą z przodu. To na drugi odchodź. Dobra, odchodzę w lewo. Szóstka, ostatni na prostej. Wysokość 500, 340, 330. Czwórka, odchodzę też na lewo, bo... Obowiązuje lewy krąg nadlotniskowy, także tam sobie kręćcie według uznania. Dobra, jestem na prostej, wysokość dobra. Mogę lądować, czy odchodzić też? Nie no, jak lecisz za mną, no to spokojnie, nie? Staraj się nie wyprzedzić, będzie ok. Prędkość 300, wysokość 400. Dwójka na podejściu, zwalniam. Już? No już nakręciłem kółko, jestem. 310, wysokość 200. Czwórka na podejściu za dwójką. Trzysta dziesięć, wysokość 120. Dwójka 360. Tu się wypuszcza jakiś spadochron przy hamowaniu, czy jak? P. P. Raz P. Dzięki. Dobra, 290, 20 przy ziemi. Jeden na ziemi i zjeżdżam na lewą stronę pasu. Prawo, lewo. Pierwszy lewo, drugi prawo i tak dalej. Dwójka, będę po lewej stronie lądował. Szóstka na pasie, uwaga. Piątka na pasie. Dobra, i ostatnie taksi lewo dajmy. A co to tu kurwa na pasie stoi? To nasz jakiś. Przyziemiłem. A startujesz, co robi? Ej, ale się bardzo przyziemiłem. Aleś poszedł. Zjeżdżać najbliższym, czy dalej za wami jechać? Ostatni albo przedostatni tu widzę. Przedostatni, bo tam na ostatnim stoi ta suka. Czyli przedostatni, taki ostry. Dobra, i teraz panowie wystartujemy sobie w parach, które zaraz podam. Prowadzący będą się zmieniać, także tutaj każdy sobie poleci i jako prowadzący i jako skrzydłowy. Skrzydło wtedy dowolne, tak jak to sobie uważacie, tylko informujecie w tym momencie swoich prowadzących. Komunikacja ograniczona do prowadzącego tak naprawdę. Czyli trzy osoby w zasadzie będą tylko mówić, więc nie powinno być bałaganu. 5 minut na sikanie i palenie, co? No dokładnie. Jak będą wszyscy gotowi, to ruszamy. Ja się ustawiam na stojące i czekam na was. A ja chyba kapcia zapałem z przodu. No, zajebałeś to mocno. I co, wystartuję z tym? Tak, podpompują ci. Czek mamy 5 minut, to sugeruję się naprawić na spokojnie. Albo na sloty podobnie wskoczyć. Okej. Okay. Ja też drifuję, przypierdzieliłem, no ale nie czułem. No ja mam dwa kapcie. A bo teraz mi się zostało, ja nie wiem. Aż mnie obróciło, wow. Dobra, to ja wyłączam silnik i czekam na was. Chociaż wydaje mi się, że kapcie łapem przed hamowanie, a nie przed przyziemienie.
Czasami nawet przez zakręt może być. Nie, bo na spadochronie, jak wypuściłem spadochron, to jechałem całkiem okej, bez żadnych problemów, ale jak dałem hamulce, no to nagle zaczął mnie rzucać na lewo i prawo. Szóstka nieopresyjna, 6 minut 5. No i że tak, czwórka ma przód rozjebany cały. Dwójka ma tylne jakieś. Tak, dwójka ma tylne prawe i lewe. Tak jakbym chyba przywalił za mocno. No, przełączy się po prostu na slot i tyle. No ja nie wymierzyłem w pas niestety. Nie, ja naprawię i tak. No dobra, można i tak. Dobra. No to dobra, to ja też zrobię. O, to zaraz wracam. Ja również.
Dobra, jestem w gotowości. Trójka jeszcze dolewa. Szóstka operacyjna. To kto jeszcze został? Dwójka jest. Piątka jest. Czwórka jestem. Dobra. Piątka i dwójka, nie? Piątka jest. Tak jest. Tam tylko jeszcze jeden tankuje. Dwójka. Tankował trójka, przepraszam. Dobra, słuchajcie, ustalimy pary tak. 1-5, 2-4 i 3-6. To nie ma żadnego znaczenia, po prostu i tak będziemy się zmieniać, także proponuję takie pary. Powtarzam, 1-5, 2-4, 3-6. Na początku pierwsze numery prowadzą, czyli 2 i 3. Ja zacznę, czyli 1 i 5. W zasadzie piątka gotowy, tak? Gotowy. To ja odpalam i będziemy ustawiać się na pasie. No też odpalam. Plan lotu z góry nie określony, po prostu no możecie za nami lecieć, czyli trzy klucze obok siebie. Tak naprawdę, żebyśmy się widzieli. Nie będziemy odlatywać gdzieś daleko, tak żeby się trzymać formacji gdzieś tam blisko, no i tyle. Dobra, pierwszy kół na pas. Szóstka gotowa do kołowania. Piątka gotowa. Trójka gotowa. Czwórka gotowa. Czwórka, czekasz na dwójkę, dwa? Tak jest. Jeżeli chodzi o podawanie prędkości, to proponuję przed tam obrotami czy prędkością podać numer. No niestety nie jesteśmy bez radia, więc musimy sobie tak poradzić. I po prostu prowadzący podaje numer grupy. O, podzielimy się na grupy. Ja będę pierwsza, dwójka będzie... Piloci jakby 2 i 4 będą druga grupa. I 3 i 6 to będą trzecia grupa i tyle. Dwójka kołbuje. Piątka jest ze mną, czy nie? Tak, ja tam tylko mam problem z sterowaniem kukułkiem. Altku, lewy altku. No właśnie miałem to odbindowane i dupa. No ja chyba przeskoczę w następny samolot. No coś się dziwnego no to zaczęło dziać. No to dawaj. Dwójka za jedynką. To druga grupa, wtedy przepuśćcie go.
A u mnie coś się stało, że mi cały czas w prawo skręca. A naprawić te koło? Wziąłem nowe, nowy samolot, wziąłem. Może trymer masz zrzucony. Albo silnika nie uruchomiłeś. Też wiecie? Pauzowany chyba cały lot poprzedni, wiecie? Na streamie. Takie z mnie. No ja. Cudownie. Nie odpauzowałem. Dwójka wjedzie na Mijankę po piątkę. No tu na ten boczny taki zjazd i pasuje. Szóstka to trójka, zjadę na prawo, puścimy grupę numer 2. Dobra, piątka gotowe. Przyjęłam, szóstka. Tutaj czwórka, nie działa mi jeden silnik, ja chyba się jeszcze raz przesiądę w takim razie. Przesiada i wtedy nie ma co czekać na co. I przypominam, przy starcie, tak do wszystkich grup, przy starcie 85, mniej więcej, 80, hamulec 85, na znak startu, czyli raz i dwa, na dwa puszczacie hamulec i od razu powoli do 9,5 dajecie, to powinno spokojnie się pokulać. Przy 280, 270 zaczynacie rotację. No rotacja jak w powietrzu, no to podwozie, komenda na podwozie i komenda na klapy przy 410. Nie startują wszystkie grupy razem, tylko każda oddzielnie. Nie, nie, osobno. Wystartujemy, pierwsza wystartuje. Jak już będziemy w powietrzu, to wtedy druga. My będziemy na was czekać w powietrzu, będziemy kręgi robić. Mhm. Dobra, ja czekam, gdzie tam piątka gdzieś jest. Koło ja właśnie. Czwórka kołuje. Przed piątką jeszcze w kosie. I do prowadzących pamiętajcie o podawaniu co jakiś czas prędkości i obrotów. Każda zmiana obrotów to już nie chciałbym. Czwórka, zjedź za mną na drugi tor, na ten, na bocznicę. Taka spokojna przelotowa to jest 8,5. Żebyśmy w granicach 600-650 lecieli, to jest taka dobra prędkość. Dawaj wszystko, lecimy dalej. Przyjął wszystko. Dwójka czeka na rozjeździe. Już 5 ze mną jedziesz, tak? Teraz? Tak, właśnie wjechałem tutaj. No, dobra. Boczny pas. Prosto. Zajmujemy prawą i lewą część pasu. Dobra, jem go. Dwójka podjeżdża na próg pasa. Piątka gotowa do startu. No dobra. Oklepy. Hamulec. 8,5. 1,02. Minowy. Zrzeszają ruleje na pulsu 3,0. Jest 8,5. 1,02. Dobra. No to raz i dwa. Czwórka, trzymaj po lewej, tak? Polisz po lewej czy po prawej? 200. Nie gadajcie teraz.
Po lewej. 270 i rotacja. W powietrzu. 330 pod wodzie. Teraz w powietrzu. 370. Klepy. Teraz. Czterysta siedemdziesiąt. Dobra, możecie startować dwójka. 530 i daję do 85. Czwórka pod klapy. Czwórka klapy. Hamulec. Hamulec. 85. Jeden lewa. Jest 85. Wyłączasz hamulec na 2. Raz i dwa. 9-5. Dwieście. Rotacja. Znoszenie. 510. Podwozie teraz. 360. Klapy teraz do góry. Są klapy do góry. 410. 430. 500. Wchodzę na 2000. Możemy? Trójka? Dawać. Dobra, szóstka gotowy? Gotów szóstka. Klapy? Klapy szóstka. Hamulec? Hamulec szóstka. 8-5. Wyrównuję. 8-5 szóstka. Puszczamy na 2. Raz, 2 i 9-5. Dwójka, 8-5. 9-5, 6. Szóstka. Sześćset trzydzieści. 270 rotacja. Rotacja szóstka. Wyrównuję. Podwozie. Podwozie szóstka. 400. Sorry, czwórka. Spoko. Sześćset pięćdziesiąt. Klapy szóstka. Pierwsze 400. Klapy szóstka. 1 cały czas 8,5 i 480 dochodzi. Przyjąłem. Wyrównuję szóstka. Co mam robić? Kółeczko. Lecieć. Lecieć rób kółko. No tak, żeby gdzieś w okolicach lotniska być, nie? Ja kręciłem lewy, cały czas wyprostowałem, teraz lecę wzdłuż pasa pod prąd jakby. 501. Czwórka, cały czas 8,5, 660. Trzymam. Szóstka, 8,5. 8,5, szóstka. Pięćset trzydzieści pierwszy.
podejdź sobie bliżej. Okej. 530. Czwórka, spróbuj trochę na lewo i bliżej. 660. Okej, właśnie pomalutku podchodzę. Jedynka, nie widać cię. No to odbij w prawo, później lewo i będziesz mnie widział. Okej. Okay. Dobra, lewy zakręt. Dwójka, tu czwórka. Jak teraz? Bardzo dobrze. Szóstka to trójka, 9-0 i zaczynamy lewy. 9-0, lewy, szóstka. Po jednej długości możecie się zmienić miejscem. Cały czas. Do prowadzących, którzy jeszcze jakby nie latali jako prowadzący, pamiętajcie, żeby przed zakrętem tam te 2 sekundy prędzej powiedzieć, że będzie jakieś tam działanie, bo wtedy już skrzydło będzie przygotowane. Tak jest. Płynne ruchy bez żadnych gwałtownych zrywów. Trójka, podaj prędkość. 920. Szyja szóstka. Znoszenie. Znoszenie wszystko. Przewróć 890. I stabilizację. Stabilizacja wszystko. Sześćset pięćdziesiąt. 856. 856.
2 8 0. Pięci to jest okej okay pozycja teraz. On zszedł na pierwszy. O. Prawo daj prawo, bo we mnie lecisz. Szóstka, zaczynamy lewy. Lewa szóstka. Dobra, i masz miał górę po lewej. Mhm, idę. 2 650. Dwójka, zniżanie 10 stopni w dół. 10 stopni, okej. Okay. Pięć, wystarczy. Dwójka, 7 5. Dobra, 5 przejmij prowadzenie. Okej. Okay. Wystarczy 8-5, jak będziesz trzymał, nie musisz tego zmienić. Dobra. 590. Dobra, twoje lewe. Dwójka wyrównuje na 300. Wyrównuje na 300, przyjąłem. Osiem zera dwójka. Szóstka gotowe do przejęcia prowadzenia? Tak, przyjął. No to dawaj. Zakręt teraz. 8-0. Trójka, szóstka prowadzi. Stabilizuje. Przyjął, stabilizuje trójka. Dwójka wyrównuje. Trójka, 8-0. 8-0, trójka. Dwójka, 9-0. Siedemset. Jest 700. Piątka w lewo. 760. Trzeba trymerem skorygować. Osiemset. Dwójka lekko w lewo i w dół. Dwójka smok. Sorry, trójka. Dwójka 8-5. Piątka prostuje. Sorry, trójka. Spoko.
Daj znać, jak będzie stabilizacja. Stabilizacja 570. Dwójka lekko w prawo. Dobra, trójka stabilizuje. Dwójka wznoszenie lekkie. Dwójka, jakie obroty? 8,5 cały czas. Okej. Okay. Smog wyłącz. Wchodzę na 1000. Trójka będzie zakręt w lewo. Przyjął zakręt w lewo. Dobra, dwójka stabilizuje. Czekam, aż mnie wyprzedzisz, dwójka. Znaczy mam przejąć? No. To ja zrobię 8-0, dobra? Zwolnimy trochę, będzie ci szybciej wyprzedzać. Dobra, dobra. Dobra, dołączam dwójka. Piątka, 600. Z prawej czy z lewej będziesz? Dwójka? Z lewej. Dobra, no to idziemy. 8-5. Na 1000. Trójka stabilizuje. Stabilizuje, przyjął droga. Dwójka, 740. Dwójka w formacji. Okej. Jedynka, przejmiesz prowadzenie? Jasne. Przechodzę lewą. Dobra, łap mnie 610 i 85. Lewo. Więc jest 70. Pięć 60. Dwójka, będziemy odchodzić na lewo do tego oczka wodnego. Okej, gotowy. I pomału. Trójka lewo. Trójka lewo. Dwójka 90. 550. 90. 740.
510. Trójka stabilizuje. Trójka 7-0 zniżanie. 7-0 zniżanie. Dwójka 8-0. 0. 1 prosty. Trójka będzie low pass. Włączamy dym. Przyjął low pass dym. Dwójka prostujemy. Okej. Koryguję w prawo. Dwójka pomału schodzimy niżej na 500 metrów. Tak jest. Stabilizuję wysokość 50 radarowa. Zero 530. Siedemset dziesięć prędkość. 700. Trójka 9-0 wznoszenie. 9-0 wznoszenie. 5 bardzo ładnie. Teraz mi się drążek w drąg wyślizgnie. O co chodzi? 650. Trójkę wyłączamy dym. Dym wyłączony. Przytomniłem. Dwójka 8-0 i to wyłączamy. Mogę. Idziemy kursem 3-2-5. 3-2-5. 5 o to chodzi, to jest taka już spoko formacja. To jest 20. 530. Trójka stabilizuje. Przyjął. 8-0 trójka. Dwójka, włączmy dym i odchodzimy lekko na prawo. Tak jest. Osiem, pięć, dwójka. Dwójka, idziemy na kurs 0-3 i prostujemy. 0-3, tak. Wyłączamy dym. Trójka, mam zakręt w lewo na 1-2-5. Przyjął trójkę.
Dwójka 90 i idziemy na 1500 metrów. Okej. Okay. Pierwsza i lewa. Dobra, dwójka. Jak chcesz, to jak chcesz, to przejmuj. Nie, kieruj do lądowania, do lotniska już. Zbliżę mamy za mną, więc trzeba kręcić. Coś widzę, widzę. Dobra, to w lewo kręcimy. A? 560. I damy na 80. Oj, odbijam w górę. 8-0. No, spokojnie, spokojnie. Teraz daj prawo. I dając lewo, zobaczysz mnie pod sobą. Daj lewy i lekko w dół. O, widzisz? Obieda. No. Stabilizuję. Dobra, ja będę się trójka kierował do lądowania. Okej. Okay. Przyłóż. Dąż do formacji, wylądujemy razem. 580, zmniejszam do 8-0. Trójka, prowadzisz do lądowania? Tak, przyjął. Lotnisko nasze 11, trójka. Przyjął. Więc chcesz prowadzić do lądowania, czy ja mam nie prowadzić? Prowadź. No to 8-0. 8-0, szóstka. Szóstka po twojej prawej, trójka. Przyjął szóstkę. Dobra, pierwsza do minimalnej. Znaczy obroty do 7-0. Prędkość 550. Włączam hamulec. Teraz. Dobra, i hamulec. Teraz. Klapy. Teraz. Prędkość maleje. 430, podwozie, teraz. Jestem po twojej lewej. Tak, za późno, hamulec wyciągnąłem. Dobra, daj do lewej i wyjdziesz za mnie. Daj do lewej, tak jakbyś chciał dołączyć do formacji. Zwolnisz i będziesz za mną. Ja lekko kręcę już na pas. Będę zaraz na prosty. Daj, daj, śmiało do lewej. Nie wyprzedziliśmy. Dobra, daj do 8.5. W tej chwili 290 prędkość i już prędkość indywidualnie dołącz, to będzie ci łatwiej. Wybacz, wszystko. Przejąłem. Nie ma sprawy. Dobra, pierwsza grupa jest na prostej, jakieś 10 km do pasa. Przepraszam, dwa. Dwójka prostujemy. Okej. Okay. I 8-5.
nie tyle punktu. 16 do pasa, jakby co, pierwsza? Dwójka lotniska mamy teraz na 10, jak dobrze patrzę, tak? Tak jest. Dzięki. Pierwsza prędkość 310. Obroty 7-8. Dobra, pierwsza na prostej. Piątka na prostej. 290. Kontroli przepustnicy tylko. O, sorry, dwójka. Spoko. 280. Czyli dobrze, tylko trochę wyżej daj. Szóstko, zaczynam lewo kręcić. W lewo, szóstko. Ja przy podejściu będę trzymał tak 300-290, później zmniejszę przepustnicę, jak będę schodził i w granicach 270 lądujemy. Okej. Okay. W tej pozycji, jak będziesz trzymał 300, to będzie ok. Wysokość 420, prędkość 300, obrot 81. Dwieście osiemdziesiąt i 270 wysokość. Daj trochę wyżej, zabraknie ci. Dobra, jest okej. Okay. Spokojnie, jest okej. Okay. 300 prędkość, zmniejszam przepustnicę. Zajmę lewy pas, ty bierz prawy. Czekałem. 280. Dobra, jest okej, okay, super. Dwieście osiemdziesiąt. Jeden na ziemi. Pięć na ziemi. Super. Jezus Maria, jak się spociłem. Dobrze, było super. Dobra, pierwsza grupa, pierwsze taksi lewo. I za chwilę pas czysty. Szóstka koryguje do lewej bardziej. Przejął, szóstka. Pięć następne lewe. Już możesz zjechać w lewą stronę pasa. Dwójka, dajemy 80 i schodzimy na lewo lekko w dół. Dobra. Dobra, i pierwsza kręcimy lewo. To jest kółku. A już odblokowane. Tu pierwsza, pas czysty, możecie lądować. Ja przyjął, trójka będzie na podejściu za chwilę. Thank you.
Wyrównujemy dwójka. Stabilizuje szóstka. Stabilizacja szóstka. Oj, nie wiem, czy ja dobrze to podejście robię do tego pasa. Dobrze robisz. Jeszcze prawie. Doprostujemy. Na gołębia wylądujemy. Słucham? Wylądujemy na gołębia. Na YouTubie jest filmik woca. Jak mam odpalić YouTube'a teraz? Na gołębio to jest w ostrym zakręcie. Aha. Dobra, pierwsza parking, wyłączam silniki. Dobra, szóstka, przepustnica 7-0. 7-0, szóstka. Podwozie teraz. Podwozie szóstka. Klapy teraz. Klapy szóstka. Prędkość 380. Zaczynam kręcić do prawej teraz. W prawo szóstka. Prędkość 350. Prostuję. Prostuję. 7-0 przepustnica. 7-0 szóstka. I zniżam. Zniżanie szóstka. Szóstka z prawej. Przyjął. Dwa, pięć, zero. Dwa, dziewięć, zero. Przyspieszam. Dwa, siedem, zero. Trójka touchdown. Szóstka touchdown. My jeszcze mamy 60 km. 20. Ile powiedziałeś? 60 chyba. O, sorry. Mikron, wy chyba po lewej macie lotnisko wasze. Tak, no tak. Wiem. Teraz na podejście podchodzimy teraz, będziemy okay, zakręcać. Okay. Tak, dobra, no to kręcimy teraz na lewo, taki ostry. No to kręcimy. ...660 prędkość. Trójka, wszystko z tobą. Przyjął trójka aktualnie na drifcie. Drift, wszystko. Dobra, dobra, prostujemy troszeczkę.
No chyba musimy znowu na prawo dojść, co? No, trochę tak. Dobra, to trochę na prawo. Szóstka do wszystkich, szóstka na drodze kołowania, pas wolny. Dzięki. Dwójka zaraz będzie podchodzić. Obniżamy trochę. Szóstka na stanowisku podstawowym wyłączam. Trzy to są. Dwójka, idziemy na lewo teraz troszkę, odbijamy. Tak jest. Szóstka nieoperacyjna na 3 minuty. Okej. Widzisz pas? Jeszcze nie. Postuję delikatnie. Informacyjnie podejście macie z drugiej strony to samo. Łączę z drugiej strony. Ale będziemy tak mówić po prostu. To chyba trzeba dać na minimalną prędkość. 70, tak? Mhm. Teraz gdy pas. Potem wam powiem dlaczego. Po klapy schodzimy niżej i po wodzie. No po wodzie też. Dobra, ostro w lewo. Uda się? Lec. Pod wodzie i na głowę. Jestem na pasie. To ja właśnie trochę w stronę. Przypierdolę. Nie. O, teraz. Poszła opona.
No, nie mam, też. Nie mam paraszuta już, bo zużyłem. No wyhamujesz spokojnie. Klasyczny gołąb. No może nie klasyczny, ale... Słuchajcie, ja gram w gogach, w Oculusie i po prostu to jest ta tragedia z tą głośnością. To jest... Ja ten pas widziałem 2 kilometry przed sobą dopiero. Ty, nie rozwaliłem opony. Przednią masz rozwaloną. Tak? No nie widzę. No, u mnie widać normalnie. Akurat. Bo ty jesteś ten z tyłu, Mikron, tak? Ach, tak, nie wibruje za bardzo. A nie, przepraszam, masz wszystkie sobie. Wszystkie koła to pierwszy rozwalił. Tak, ja wszystkie rozwaliłem. Dobra, dzięki, góra. To ja dziękuję, mój pierwszy raz w formacji, super no, było. To jak na pierwszy. Mega, mega super. Pamięć. Dzięki, dzięki. Będę ćwiczył. Jak będziecie latać, to chętnie dołączę się następnym razem. No, to ode mnie... Co no? Był jak na pierwszy raz, było spokojno po prostu. Nie ma co dzięki. Za dużo wymagać, po prostu przelecieliśmy to, co zaplanowaliśmy. Następnym razem już na pewno będzie lepiej. No, i zapraszam na następne. Jestem. No, na pewno się diabę, bo naprawdę fajna zabawa. Mogę... Dziękujemy ci, Wotry, lubimy się wypocić. Dokładnie. Tak. Okej. Okay. Nie no, jak na pytan, jak na pierwszy w ogóle lot multiplayerowy, to całkiem nieźle. Lotem bojowym przewindować sobie klawisze, bo ja za często łapy ściągam z przepustnicy i żoja niestety podczas lotów. Ja też miałem problem taki, że jak bawiłem się tremerem, to on mi potem nie wracał do takiej pozycji zerowej, nie? Tylko, że musiałem cały czas kopać tym tremerem prawa, lewa, żeby on prosto w miarę leciał. To nie wiem, o co chodziło. Tam są te... No. Masz taki skrót, zdaje się. Możesz sobie trimmer wyzerować, nie? Tak, ja to próbowałem robić, ale wtedy nagle mi samolot leciał do góry, nie? Bo... tak, no bo on trymuje, ale wiesz, zależy dużo od prędkości, nie? Jaką masz. Mhm. I to tak... A jak przeglądałem te ustawienia klawiszy od SU-27, tam jest coś takiego jak trymowanie